Cześć kochani, jak widzicie jestem tutaj z wami w zupełnie innym anturażu niż zazwyczaj, bo na premierze filmowej tak właśnie wyglądała wcześniej moja praca, ale nie było mnie tutaj aż ponad 2 lata, więc z wielką przyjemnością pokażę wam, jak wyglądają kulisy takiej właśnie premiery. Chodźcie ze mną. Jestem taką gospodynią domową od 2 lat. Jestem na urlopie macierzyńskim, urodziłam dziecko, nie pracuję, więc właśnie gospodyni domowa, która ma inne... Pani nie pracuje, jak pani pracuje. No teraz pierwszy dzień od 2 lat. Naprawdę? Tak, tak, o, tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Na deser chciałam pana zapytać jeszcze, czy zagrałby pan u Patryka Wegi? Czy pan by taką opcję rozważył? A może już taka propozycja padła? A dlaczego nie? Dlaczego nie, nie, nie? Jeżeli to byłaby ciekawa rola jakaś, to jak najbardziej. Cześć kochani, jak widzicie po tytule tego odcinka, tak, wróciłam do pracy, ale nie będzie to praca na pełen etat, zamierzam tylko brać pojedyncze zlecenia, jak na przykład ta premiera filmowa, którą mieliście okazję zobaczyć. Kochani, tutaj kilka słów wstępu co do tego. Ja jestem dziennikarką, co pewnie wiecie z odcinka 50 faktów o mnie, ale przez ostatnie 10 lat przed ślubem, co do tego, przed macierzyństwem, zajmowałam się raczej dziennikarstwem politycznym, społecznym, interwencyjnym. Pracuję tak długo, bo zaczęłam pracę już wcześniej na studiach, ale jakieś 2 lata przed ślubem postanowiłam, że chcę poszukać sobie bezpieczniejszej gałęzi dziennikarstwa, chcę mieć troszkę spokojniejszą profesję, bo po prostu już powoli planowałam dzieci, planowałam macierzyństwo. No i zdecydowałam się na właśnie dziennikarstwo show biznesowe. W praktyce wygląda to tak, że ja z mikrofonem chodzę na jakieś premiery filmowe, pokazy mody, czy też wydarzenia kulturalne, na których wiem, że będą gwiazdy, i tam przeprowadzam krótkie wywiady. Oprócz tego też piszę teksty związane właśnie z show biznesem. Jest to dużo spokojniejsza profesja, ale też ciekawa. Ja swoją pracę bardzo lubię. Mogę też powiedzieć momentami, że kocham, więc z wielką przyjemnością wróciłam przed profesjonalną kamerę, a nie miałam okazji wystąpić przed nią przez ponad 2 lata, więc to było naprawdę miłe doświadczenie. Fajnie spotkać się ponownie z kolegami z pracy. Naprawdę było bardzo przyjemnie. Ryczuś został z tatą i chłopcy poradzili sobie niesamowicie, dlatego że Ryczek zasnął o 19:30. Bez piersi, tata spokojnie go uśpił, a ja mogłam sobie spokojnie pracować, także bardzo fajnie. Ja chciałabym w tym właśnie vlogu pokazać wam tak urywek mojej pracy, kilka takich intensywnych dni. Oczywiście celowo wybrałam aż tak intensywne, bo z reguły to aż tak nie wygląda spektakularnie, ale ponieważ coraz więcej tych zleceń będę łapała, to chciałabym właśnie pokazać wam, jak taka praca dziennikarki wygląda. To będzie vlog łączony z kilku dni, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a ja bardzo zachęcam was do komentowania tego vloga. Powiedzcie mi, kim wy jesteście z zawodu i kiedy postanowiłyście wrócić do pracy. Czy posłałyście dzieci do żłobka, czy od razu idą do przedszkola? W jakim wieku są wasze dzieci, kiedy wy postanowiłyście, że idziecie do pracy? A może wy jesteście przed taką decyzją? Jestem bardzo ciekawa, jak zamierzacie tę nieuniknioną rozłąkę rozwiązać. Dajcie mi znak w komentarzu. Kochani moi, witajcie w poniedziałek. Ja właśnie idę do mojej fryzjerki Marleny na malowanie odrostów. Są one całkiem imponujące, bo dzisiaj i przez kilka następnych dni mam mega intensywny czas, więc bądźcie ze mną, zobaczcie, co tam nowego u mnie słychać. Buziaki.
Jak widzicie, kochani, tutaj u mnie w domu dziś studio telewizyjne. Paweł, operator, już się powoli pakuje ze sprzętem, a my czekamy na Rzeczusia, który jest na spacerze i idziemy zaraz go położyć spać. Kochani, na dziś to już koniec. Ja się z wami dzisiaj żegnam. To był pracowity dzień. Ryczuś tak rozemocjonował się, że nie mógł zasnąć do 11. To się bardzo rzadko zdarza. No ale jednak. A ja szykuję się już do kolejnego pracowitego dnia, bo jutro sesja dla Oli Raczyńskiej z Noworodkowo, która teraz rusza z nowym projektem. Będzie robiła takie sesje kobiece, sensualne. Bardzo mi się ten projekt podoba i postanowiłam Olę wesprzeć. Zobaczycie jutro, co będzie się działo, a będzie na pewno bardzo fajnie. Buziaczki, dobranoc. Tutaj proszę bardzo, nasze studio na Lwowskiej, czyli w samym centrum miasta. Łóżko eleganckie, taras, no taki mały balkonik. I muszę wam powiedzieć, że na sesji jest bardzo ciepło, ale jednocześnie... A! Parzą stopy! Jest taki ciepły beton. Jest ciepło, ale naprawdę bardzo fajny klimat starej warszawskiej kamienicy. Ulica Lwowska, którą bardzo dobrze znam. Tutaj chodziłam na zajęcia do logopedy. Dobra. I Ola siedząca. Tak wygląda zawsze na backstage'u. Tu Domi, jej królestwo. I paluszki. Nóżki napięte, nie napięte, na paluszki. O, tak. Tak, no, 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 to jest mega. Kochani, jak widzieliście, jesteśmy na wspaniałej, sensualnej, kobiecej sesji, a sprawczynią całego zamieszania jest Ola Raczyńska, wspaniała fotografka, jedna z moich ulubionych, może nawet bardzo ulubiona. Kto wie, jest naprawdę bardzo profesjonalna i dzisiaj pomyślałam, że zapytam Olę o kilka kwestii dotyczących właśnie takiej sesji, bo może któraś z was chciałaby skorzystać, chciałaby poczuć się kobiecą, ale tak naprawdę na maksa kobiecą. Olu, powiedz, skąd taki pomysł mi się usiadł? Dzięki mojej wizerzystce. Razem współpracujemy już od dwóch lat praktycznie. I kiedy przyszła do mnie, mówi: Olka, dawaj, zrobimy coś jeszcze, musimy wyjść ze studia, musimy się rozwijać. I tak te piękno tych naszych przyszłych mam jakoś zaowocowało. Przyszedł pomysł na jakąś właśnie sensualną sesję. Długo zbierałyśmy się, żeby to wszystko tutaj zorganizować. Na szczęście się udało, dlatego się dzisiaj widzimy. Tylko przypomnę, że Dominika, zresztą bardzo dobrze znacie ją z moich vlogów, bo malowała mnie do sesji w domu, malowała też do sesji w Noworodkowo, bo tam też poznałam Olę, no bo Ola to jest tam fotografka z Noworodkowo, nie? Tylko troszkę zmieniała profesję. No i wygląda to wszystko bardzo fajnie. Ola rusza z nowym projektem, myślę, że już coraz więcej kobiet się zgłasza, więc już naprawdę niedługo tam kalendarz po brzegi zapomniany. A powiedz mi, moja droga, jak wygląda miejsce, jakie szczegóły techniczne? Czy masz jakieś stałe miejsce, czy to się zmienia? No i czy możesz powiedzieć nam coś o kosztach? Czy już wiadomo, ile będzie taka sesja kosztowała? Na koszty wpływa dużo czynników. Przeważnie są to apartamenty, więc wychodzimy poza sferę tego mojego bezpiecznego studia. Dlatego troszeczkę koszty też się ulegają zmianie, nie są one cały czas stałe. Wszystko zależy od miejsca, gdzie trzeba dojechać, jaki jest apartament. Tu akurat fajny mamy apartament w centrum Warszawy, więc też miejsce jest fajne. No i żeby taka sesja miała sens, ważne jest miejsce, czas, pełen wizaż tutaj, o który Dominika zawsze dba, bo w sumie to współpracuje głównie z Dominiką.
I te współczynniki mają po prostu sens, tworzą tą całą naszą sesję i składają się właśnie w tą całość. Ja muszę konkretnie, powiedz przynajmniej od jakiej kwoty zaczyna się sesja? W fajnym apartamencie, w fajnym miejscu myślę, że to jest od 1000 zł. Tylko, że to jest taka... biorąc pod uwagę, że kupujecie kobiecość i taki, no, pamiątka na całe życie. No właśnie, no to myślę, że warto. Pamiętajcie, jak mówiłam w jednym z vlogów, że po raz pierwszy właśnie w obiektywie Oli poczułam się kobieco po porodzie, a to był dla mnie trudny czas, kiedy czułam się jak grzyb i nagle znowu okazuje się, że mam swoją funkcję. Jestem nie tylko mamą, ale też w sumie kobietą, żoną, przyjaciółką. Mogę poczuć się pięknie, także ja wam bardzo serdecznie polecam, a efekty tej sesji już niedługo na moim Instagramie. Podajcie też na Instagrama Oli, która założyła nowe konto związane z właśnie nową działalnością. Będzie na pewno Oli bardzo miło i bardzo dziękuję za wszystkie lajki i tak dalej. Jeszcze zapraszam do Dominiki również i obserwujcie, co tam się dzieje. Będziemy prężnie działać, pewnie z Monią jeszcze nieraz się zobaczymy, więc... Dobrze, buziaczki! Knajpa wygląda tak sobie na razie, ale na zdjęcie wygląda na bardziej wypasioną. W rzeczywistości jest trochę mała, nazywa się Bawarchi. To jest knajpa hinduska, no i zobaczymy, jak to jedzenie będzie nam smakowało. Mam pytanie, kto się to wcina w te moje vlogi i sam się nie zrobię, co? Może ktoś założy własnego vloga, który też będzie popularny. Co? Nie wiadomo, że będzie konkurencja. Mogę powiedzieć tylko tyle, że koniec zdradzania ci tajników YouTube'a i koniec. Nic więcej ci nie powiem, nie mam konkurencji. Żegnam. Chciałam wam powiedzieć jeszcze kilka słów o szczegółach restaurant Mika. My już któryś raz bierzemy w tym udział i bardzo się cieszymy, że wypadł, bo akurat ten festiwal wypadł w terminie naszej drugiej rocznicy ślubu. Nie mogło być taniej i nie mogło być lepiej. W skrócie wygląda to tak. Kilkadziesiąt restauracji w Warszawie bierze udział w festiwalu i mają w ofercie menu na jedną osobę za około 60 zł i jest to przystawka, danie główne, deser i jakiś koktajl. Normalnie pewnie kosztuje to, nie wiem, dwa razy więcej. No i wy zamawiacie sobie takie właśnie danie, wybieracie menu najczęściej z dwóch opcji. No i idziecie do restauracji i korzystacie za naprawdę niską cenę, możecie przetestować wiele ciekawych miejsc. Tym bardziej, że tak dawno, tak długo restauracje były zamknięte, więc znowu jest to możliwe, znowu możemy wyjść do ludzi i spotkać się w jakimś fajnym miejscu, także polecam wam. A my byliśmy w Bawarchi, to jest mała restauracja w Śródmieściu, hinduska restauracja, smaczne jedzenie naprawdę, na wnętrze jakoś tam nas nie powalało, troszkę to na zdjęciach wyglądało lepiej, ale generalnie jest klimatyczne, no i wiadomo, jedzenie, jego jakość jest najważniejsza, a my dostaliśmy jeszcze od przemiłego pana właściciela chyba koktajl mango lassi dodatkowo, co jeszcze bardziej otworzyło nasze serce, także myślę, że fajnie, fajny wieczór na pewno. Jak? Bardzo dobrze. Coś chcesz powiedzieć? Nic nie mówię, ja tylko to statystuję. A tobie jak się podobało? Okej, dla mnie. Chciałam wam tylko powiedzieć, że mój mąż Grześ, czyli ten właśnie tutaj chłop, na co dzień pracuje w telewizji i zarabia na życie właśnie gadaniem, ale jak widać, jeśli nie dostanie odpowiedniego wynagrodzenia, to nie chce mu się gadać, bo czuje, że jest w pracy. No normalne. Teraz ma naprawdę urlop. Może kiedyś wam pokażę Grzesia w telewizji. Część już z was na Instagramie wysyła mi Grzesia zdjęcia, kiedy występuje na antenie i jest to naprawdę niezwykle miłe. I od razu muszę wam powiedzieć, że wszystkie zdjęcia trafiają do Grzesia, więc nie myślcie, że one gdzieś tam giną w wichurze dziejów. Wszystkie oczywiście do niego trafiają i zawsze Grześ się bardzo z tego cieszy. To prawda. Kochani, chciałabym się jeszcze pożegnać z wami. Nie mogę odejść bez pożegnania. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną.
Elczów się już budzi, więc muszę mówić szybko. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego kanału i tego odcinka. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze formy aktywności. To dla mnie jedyna motywacja do pracy, ale też wspaniała motywacja do pracy i wspaniała zapłata. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Buziaki.